Państwo parlamentarzyści, państwo radni, drodzy mieszkańcy Włocławka, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby uczcić pamięć 70 lat po podpisaniu aktu kapitulacji przez hitlerowskie Niemcy. Jeśli państwo pozwolą, rozpocznę od słów poety. Tu jest pamięć i tutaj świeczka. Tutaj napis i kwiat pozostanie. Ale zmarły gdzie indziej mieszka, na wieczne odpoczywanie. Smutek to jest mrok po zmarłych tu, ale dla nich są wysokie, jasne światy. Zapal świeczkę, westchnij, pacierz zmów, odejdź pełen jasności skrzydlaty. Myślę, drodzy państwo, że te słowa najbardziej oddają klimat i nostalgię dnia dzisiejszego. Dlatego też, tak jak tutaj stoimy, wspomnijmy o tych, którzy poświęcili to, co mieli najdroższego. Poświęcili swoje życie dla naszej ojczyzny i dla nas samych. Wspomnijmy tych, którzy w sposób bohaterski bronili Westerplatte, Poczty Gdańskiej. Wspomnijmy obrońców września 1939 roku, tych wszystkich Polaków i żołnierzy, którzy oddali swoje życie na frontach Europy. Tych pod Tobrukiem, tych nad Bzurą, tych pod Modlinem i Monte Cassino. To jest ten czas, którym powinniśmy ich wspominać, bo winniśmy ich pamięć. Druga wojna światowa była tym czasem, który zapisał się w naszej smutnej i tragicznej historii naszego narodu. Drodzy państwo, w naszej historii nie brak takich kart. Druga wojna światowa była tym momentem, kiedy imperialistyczne zapędy dwóch mocarstw spowodowały, że Polska po raz wtóry na 6 lat została wykreślona z mapy Europy. Druga wojna światowa i zakończenie jej, które dzisiaj obchodzimy, spowodowały również zmiany, nieodwracalne zmiany na mapie Europy po 1945 roku. Kiedy my, Polacy, którzy walczyliśmy bohatersko, po raz wtóry zostaliśmy pozbawieni pełni suwerenności. Wspomnijmy również o żołnierzach,
żołnierzach walczących, żołnierzach wyklętych, którzy w wyniku postanowień mocarstw w Teheranie, Jałcie i Poczdamie zostali pozbawieni życia. Cześć ich pamięci. Od władz miasta składają prezydent Włocławka Marek Wojtkowski wraz z zastępcą panią Barbarą Maraszewską. Rady Miasta Włocławka składa przewodniczący Rady Miasta pan Jarosław Chmielewski wraz z wiceprzewodniczącymi i delegacją Rady Miasta. Kocham Cię, Polsko.